Witam wszystkich serdecznie na kolejnym webinarze Podkarpackiego Centrum Innowacji. Dzisiaj jest z nami pani Wiktoria Dziadła, która opowie nam o architekturze kosmosu. Tytuł to Architektura kosmos, jak urządzić wygodnie mieszkanie na Marsie. Usłyszymy dzisiaj między innymi o tym, jak wygląda architektura na Ziemi, jak w kosmosie, o kilku projektach oraz po co mówić o czymś takim tak naprawdę i czym się pani zajmuje, od tego pewnie zaczniemy. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Witam. Ja może przejdę od razu do prezentacji, jeśli mogę. To w takim razie od razu oddaję pani głos. Mam nadzieję, że wszyscy nas dobrze słyszycie. Jeśli będą jakieś problemy, piszcie na czacie. Jeśli macie jakieś pytania również. I na końcu, jeśli pojawią się jakieś na Facebooku, oczywiście je pani Wiktorii przedstawimy. W takim razie ja oddaję już pani głos. Jasne, ja sobie pozwolę tutaj udostępnić ekran. Dobrze. Rozumiem, że teraz go widać i ja sobie przejdę tutaj na moją prezentację. Tak jest, właśnie się ładuje. Czy wszystko widać? Ekstra, tak. Wszystko widać, wszystko słychać, więc możemy zaczynać, ekstra. Więc jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Tak jak było wspomniane, ja dzisiaj opowiem trochę o architekturze i o kosmosie, jak to może się łączyć oraz o dwóch swoich projektach, w których miałam przyjemność brać udział. Ale zanim zacznę, ja chciałam poznać Państwa i zapytać się, czym zajmujecie się zawodowo i proszę napiszcie na czacie, czym zajmujecie się na co dzień. Mi bardzo brakuje spotkań offline i tej interakcji z ludźmi, więc mam nadzieję, że to chociaż troszkę zastąpi, tu będzie jakiś substytut, także jestem bardzo ciekawa, czym Państwo się zajmujecie na co dzień, a ja w międzyczasie też się przedstawię i opowiem trochę o sobie, kim jestem i czym się zajmuję i dlaczego w ogóle tu jestem. Więc ja jestem studentką już ostatniego semestru studiów magisterskich na Politechnice Śląskiej na Wydziale Architektury i moja magisterka, którą bronię już za kilka miesięcy, też jest w kosmicznym temacie, bo będzie to projekt placówki do realizowania symulacyjnych misji kosmicznych, o których też troszkę opowiem, czyli projekt tak zwanego analogowego habitatu kosmicznego. No i w ogóle skąd się wziął kosmos u mnie i w moim życiu? Może zacznę od tego, że sam temat wpływu przestrzeni i środowiska u mnie nie wziął się właśnie z kosmosu i od samego początku studiów interesuje mnie w architekturze coś więcej niż tylko o nowoczesne wykończenia elewacji i sam wygląd budynku oraz ich wnętrze. Oczywiście to też jest bardzo ważne, ale mnie zawsze gdzieś ciągnęło do czegoś więcej w architekturze, do jakichś powiązań. No i fascynuję się przestrzenią jako czynnikiem warunkującym i wpływającym na nasze codzienne życie i zachowania. Jak przestrzeń, w której przebywamy, oddziaływuje na nasze życie codzienne oraz co wpływa na to, że w niektórych przestrzeniach czujemy się dobrze, czujemy się przyjemnie, a w niektórych przestrzeniach czujemy się źle. Więc mogłabym to po prostu określić jako takie tematy bardziej związane z socjologicznym i psychologicznym punktem widzenia architektury. Tak samo temat budowania relacji, jakie można zawiązywać dzięki architekturze, też jest bardzo ciekawy. I takie myślenie według mnie wymaga interdyscyplinarnego podejścia i w tym przypadku także sięgania do innych dziedzin nauki, na przykład właśnie socjologii, biologii, kognitywistyki, a czasami nawet zasięgnięcia do nowoczesnych technologii. I dlatego w mojej prezentacji będę trochę zahaczać o takie tematy nie stricto architektoniczne, chociaż uważam, że też to jest ze sobą bardzo powiązane. I samo w sobie takie interdyscyplinarne podejście do tematu jest dla mnie bardzo ważne i właśnie o to dbam w swoich projektach, no i też w swoim życiu. I stąd też takie moje zainteresowania, szczególnie związane z popularyzacją i rozwijaniem innowacyjnych tematów. I gdzieś to odkryłam właśnie w architekturze kosmicznej, ale zaraz do tego przejdę. I to są aktywności, które serdecznie polecam, bo można poznać mnóstwo ciekawych osób z wielu różnych dziedzin, a sama wychodzę z założenia, że właśnie innowacje i takie ciekawe pomysły i projekty powstają właśnie na styku różnych dziedzin, różnych dyscyplin. I stąd też projekt Mars, czyli taka moja mała inicjatywa,
czyli interdyscyplinarna grupa studentów z Politechniki Śląskiej, próbująca swoich sił w kosmicznych konkursach projektowych, czy też organizacji inicjatyw promujących sektor kosmiczny. Ja działam także w Radzie Studentów Polskiej Agencji Kosmicznej, przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie właśnie razem z Departamentem Edukacji, przy Departamencie Edukacji realizujemy różne działania edukacyjne i popularyzatorskie właśnie sektora kosmicznego w Polsce. Prowadzę także zespół Studenckiego Forum Business Center w Katowicach, a to daje mi naprawdę dużą dawkę wiedzy praktycznej, zarządzania projektami, organizacji imprez, pracy z zespołem i pozyskiwania funduszy, bo nie ukrywam, że w końcu te moje kosmiczne i odjechane projekty trzeba jakoś sfinalizować i opłacić. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, które daje mi możliwość poznania wielu wspaniałych i mądrych ludzi z wielu dziedzin, którzy zajmują się szeroko pojętym kosmosem, a samo towarzystwo zostało założone w lipcu tego roku, także to jest dosyć świeża sprawa. No ale dobrze, bo mieliśmy mówić o architekturze, tak się jak zwykle rozgadałam o sobie i chciałam przejść stricte do tematu samej architektury, bo nad definicją architektury można rozwodzić się tak naprawdę w nieskończoność i na przestrzeni wieków te definicje różniły się w zależności od nurtu i raz zwracano uwagę na harmonię i symetrię, raz postulowano o bogatą ornamentację, a jeszcze w innych wiekach, w innych okresach po prostu uwielbiano zwykłe białe sześciany. Ale już nie wchodząc za głęboko w temat samej architektury, chciałam tylko podkreślić to, co jest dla mnie ważne w tym przypadku, czyli że architektura to nauka z różnych dziedzin, tak jak właśnie w pierwszym wieku przed naszą erą, dla mnie to jeszcze nie jest przeterminowana wiedza. Uważam, że bardzo słusznie Witrugiusz podkreślił to, że architektura jest nauką wzbogaconą z wielu różnych dyscyplin i wymaga tej interdyscyplinarności. To nie jest po prostu jeden temat, który jest zamknięty. I jeżeli chodzi o drugą definicję z pierwszej połowy XX wieku, tutaj podkreślone jest to, że architektura jest świadomą grą brył w świetle, także następuje tym jakiś świadomy proces i ta kształtowana przestrzeń i użycie materiałów wytwarza relacje emocjonalne. I zebraliśmy się tutaj po to, żeby posłuchać o tym, jak urządzić wygodne mieszkanie na Marsie. Ale zanim zaczniemy rozważać ten temat, musimy zastanowić się, jak urządzić jakiekolwiek mieszkanie na Marsie, jak zrobić mieszkanie na Marsie po prostu. Wychodząc od tego pytania, zaczynamy się zastanawiać, jak w ogóle żyć na Marsie, jakby wyglądało nasze codzienne życie poza Ziemią, a tak naprawdę wychodzimy do pytania, jak przeżyć na Marsie i nie dać się zabić, bo nie ukrywajmy, tam warunki są bardzo nieprzyjazne i bardzo ekstremalne. Więc wracając do pytania, jak urządzić wygodne mieszkanie na Marsie, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, ja muszę przyznać, że nie wiem, ale mogę po prostu powiedzieć o tym, jak połączyć architekturę i kosmos. I gdzieś to jest moja perspektywa i to jest i moje doświadczenie. Ale ja też jestem bardzo ciekawa, z czym Państwu kojarzy się architektura kosmiczna i czy znacie jakieś przykłady architektury kosmicznej, może jakieś kosmiczne projekty. I proszę, dajcie znać na czacie, co Wam się kojarzy z architekturą kosmiczną, co można by nazwać architekturą kosmiczną. Ja jestem bardzo ciekawa odpowiedzi, bo tak naprawdę temat jest bardzo, bardzo szeroki. I ja tutaj w międzyczasie przejdę do kolejnego slajdu. I jeśli słyszymy takie pojęcie jak architektura kosmiczna, to myślimy, po co właściwie nam architekci? No i przyznam, że to pytanie też zadają sobie ludzie nawet w kontekście ziemskiego projektowania. Po co nam są architekci na Ziemi? Ale wracając do kosmosu, myślimy o tym, że najpierw może dopracujmy technologię, żeby ponownie postawić nogę na przykład na Księżycu i myślimy o tym, że nie ma tam jeszcze miejsca na sztukę i na tą dziedzinę, jaką jest architektura. No i moim zdaniem
jeszcze nie ma tam miejsca, ale już powoli projekty kosmicznej architektury powstają, co jest bardzo ważnym krokiem, żeby osiągnąć podjąć dalsze działania w tej kwestii. No i obecny postęp kroczy bardzo szybko i tak jak wspominałam, architektura i design jest ściśle powiązana z czynnikiem ludzkim i tam, gdzie są ludzie, czyli istoty emocjonalne, uważam, że potrzeba kogoś, kto rozumie ich potrzeby oraz stworzy odpowiednie warunki, bo wiadomo, nie po to jest życie, żeby tylko je przeżyć i przetrwać. I dla mnie właśnie ta architektura to jest oddziaływanie na ludzi. Jak to powiedział ostatnio mój profesor, może ogląda, to serdecznie pozdrawiam, że architektura to przewidywanie zmian w przestrzeni. To jest trochę takie wróżenie, to jest myślenie o tym, jak dana przestrzeń będzie wyglądała w przyszłości. I to nie jest tylko, że zaprojektujemy coś, potrzebujemy stworzyć cały proces i bardzo się z tym zgadzam. I taki wpływ przestrzeń może mieć na nasze życie i na nasz stan emocjonalny. No i takim przykładowym wpływem przestrzeni na ludzkie życie może być na przykład lockdown, który nas teraz dotknął. No i po prostu czujemy, że zamknięci w czterech ścianach nie jest nam zbyt dobrze. A także potrzebujemy przestrzeni i to dobrej, zaprojektowanej przestrzeni, jeżeli mamy w niej przebywać dłuższy czas. Więc jeżeli chodzi o pytanie, co może robić kosmiczny architekt i czym się może zajmować, bo jest taka profesja, jest taki zawód, to w sumie mogłabym powiedzieć, że może się zajmować tym samym, co ziemski architekt, czyli spinaniem i koordynowaniem innych branż nad projektowaniem, tylko trochę w innych warunkach. Teraz architektura kosmiczna mocno się rozwija i powstaje wiele projektów, inicjatyw, konkursów na właśnie bazy, na wizję przyszłości, jak będzie wyglądało nasze życie, w których swoją drogą Polacy też mają swoje spore sukcesy. Więc przechodząc tutaj, co można projektować w kosmosie, mogą to być na przykład analogowe habitaty, o których też za chwilkę troszkę więcej powiem, czyli bazy, gdzie można symulować warunki kosmiczne, przeprowadzać różne badania, mogą symulować Księżyc, Mars, naprawdę co nam się wymarzy. W ogóle w 2025 roku ma zostać otwarty pierwszy kosmiczny hotel i mają tam odpoczywać ludzie. Także to nie może być design rodem z puszki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, o której też teraz troszkę opowiem. Jednak myślę, że architekt odnajdzie się zarówno w analogowych habitatach kosmicznych, które umiejscowione są na Ziemi, które mają symulować warunki kosmiczne i to też jest duża gałąź kosmicznej architektury. Mogą architekci projektować i snuć wizje na temat bazy kosmicznej, bazy księżycowej i marsjańskiej. Myślę, że tutaj też w transporcie i w tych wszystkich projektach związanych z tym, gdzie będą ludzie, gdzie będą przebywać, pojęcie dobrego designu też jest mile widziane i architekt odnajdzie się też w projektowaniu transportu, na przykład związanego z lotami suborbitalnymi. No i właściwie architekt przyda się wszędzie tam, gdzie sprawa dotyczy ludzi, tak jak powiedziałam, bo przecież istnieje w ogóle osobna dziedzina architektury, psychologii, zajmująca się ergonomią, czyli sposobem użytkowania przestrzeni, jak przestrzeń dostosować do tego, żeby było po prostu nam wygodnie i się z niej dobrze korzystało. Taki UX, można powiedzieć, tylko architektoniczny. I myślę, że w tych kwestiach, które są tutaj poruszone na slajdzie, głos architekta myślę, że będzie ważnym głosem w całej dyskusji tak naprawdę. Jeżeli chodzi o to z punktu widzenia kosmicznego architekta, ale nie tylko kosmicznego, jak można budować? Na pewno należy i taka jest praktyka, należy podążać za wszelkimi nowinkami technologicznymi, obserwować wszystko to, co się dzieje. I wszystko, co teraz się odbywa i ten cały rozwój technologii także wchodzi do architektury, ale nie tylko tej kosmicznej, bo tej ziemskiej też. Czyli na przykład wykorzystanie materiałów in situ, czyli dostępnych na miejscu, jak na przykład robi się to albo będzie się to robiło w bazach na Marsie, po prostu to warunkuje
budowanie z lokalnych źródeł. Przykładowo drukowanie 3D, które także i w ziemskiej architekturze na ziemi przeżywa swój rozkwit i można to wykorzystywać właśnie w ramach tej ziemskiej architektury. Coraz więcej jest projektów na przykład w skrajnie ekstremalnych warunkach, ale nie tylko, które wykorzystują metodę budowania przestrzeni, wykorzystując druk 3D. Musimy też zwrócić uwagę na to, żeby rozwiązania były skalowalne. Tutaj dobrze się sprawdza modularność, gdzie możemy właśnie zaprojektować cały proces od samego początku do rozwoju takiej bazy, do rozwoju takiej przestrzeni. My uczymy się także w architekturze kosmicznej gromadzić i wykorzystywać odpady, więc myśleć bardzo ekologicznie i oszczędnie. Te zasoby w kosmosie i na Marsie, z których możemy budować, które możemy wykorzystywać do życia, są bardzo ograniczone, także tutaj każdy ruch ma znaczenie, wszystko musi być dogłębnie przemyślane, żeby jak najmniej tych surowców przywozić ze sobą, a wszystko, co jest, po prostu wykorzystywać dookoła, przetwarzać, recyklingować. I to też myślę, że jest ważne podejście także na Ziemi. Też ciekawym podejściem jest wykorzystywanie eksperymentalnych metod, na przykład budowania z grzybni czy z protokomórek. Jeżeli ktoś nie wie, co to są protokomórki, to ja też dokładnie nie wiem, bo nie jestem biologiem, ale gdzieś wyczytałam, że to są pęcherzyki tłuszczu, które mogą się samoreplikować pod wpływem pewnych warunków, na przykład promieniowania. Także jest to sposób na żywą architekturę, która tak naprawdę buduje się sama. Wkładamy do tego jakieś komponenty, a baza, czy tam dom, czy jakaś przestrzeń sama nam wyrasta. Potrzebujemy tylko dostarczyć tych czynników zewnętrznych. No i te rzeczy, na przykład takie związane z nowoczesnymi technologiami, jak projektowanie komputerowe, różnego rodzaju symulacje, też są ważnym czynnikiem, ważnym aspektem, który pozwala nam także myśleć o rozwoju architektury kosmicznej. I co jest bardzo ciekawe, te rzeczy, o których teraz powiedziałam, to nie jest tylko architektura kosmiczna, i to jest po prostu coś, co jesteśmy w stanie wykorzystać także na Ziemi. Więc bardzo ciekawym też jest powiązanie architektury ziemskiej i rozwiązań z tymi kosmicznymi, wykorzystywanie kosmicznych rozwiązań, które powstały w trakcie badań nad kosmosem także na Ziemi. Między innymi na przykład projektowanie gospodarki o zamkniętym obiegu i wykorzystywanie w 100% zasobów w tym zamkniętym obiegu. Właśnie to też nam się bardzo teraz przydaje w dobie zmian klimatycznych i tego kryzysu surowcowego tak naprawdę. No i tutaj w kolejnej części chciałam opowiedzieć trochę o tym, jak myślano o architekturze kosmicznej kiedyś oraz o tym, jak może wyglądać w przyszłości. No i finalnie, co mamy tak naprawdę teraz. I tutaj na tym slajdzie archiwalne projekty o tym, jak myślano o architekturze kosmicznej kiedyś. No i można zauważyć, że głównie były to ogromne struktury stacji kosmicznych. I pierwszy projekt po lewej stronie to koncepcja z 1952 roku pana von Brauna, który był niemieckim uczonym, konstruktorem rakiet i podczas II wojny światowej współtworzył różne pociski balistyczne. A po wojnie był czołowym współtwórcą programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych. Między innymi właśnie jego rakieta, która została zaprojektowana między innymi przez jego Saturn V, pozwoliła wylądować amerykańskim astronautom na Księżycu. I jak widzimy tutaj na załączonym przykładzie, miał być to pierścień o rozpiętości 250 stóp, który obracałby się po to, żeby zapewnić sztuczną grawitację, co wówczas było bardzo ważną kwestią, ponieważ niezbyt wiele jeszcze ludzie wiedzieli o tym, jak długo trwała zerowa grawitacja wpływa na ludzi. I tak zwane koło von Brauna było przeznaczone do naprawdę ważnych misji, było przewidziane jako stacja do eksploracji kosmosu, do dalszego eksplorowania kosmosu oraz obserwatorium meteorologiczne i pomoc nawigacyjna. Przykładem po prawej stronie
jest torus Stanforda i to był główny projekt rozważany przez NASA Summer Study w 1975 roku i ten projekt został przeprowadzony we współpracy z Uniwersytetem Stanforda i tutaj podobnie składa się z pierścienia w kształcie torusa, jak ktoś woli pączka, o średnicy 1 mili, która obracałoby się raz na minutę po to właśnie, żeby zapewnić dla Ziemi grawitację sztuczną i wewnątrz tego pierścienia mogłoby tam mieszkać 10 tysięcy osób. No i o tym, jak trochę o tym, jak myślimy o tej architekturze kosmicznej teraz, a tak naprawdę jak będzie wyglądała w przyszłości. I pierwszy projekt po lewej stronie jest to koncepcja modularnej bazy zaprojektowanej na konkurs architektoniczny Evolo. Tutaj właśnie na pierwszy plan wychodzi ta modularność i możliwość modyfikacji według potrzeb w danej chwili i sytuacji, możliwość rozwoju całej bazy. Przewidziany właśnie został proces rozwoju, a druga koncepcja po prawej, może troszkę bardziej znana, to projekt Elona Muska na Marsie, który według Elona już czeka nas za 2 lata, ale wiadomo jak to z tym Elonem, czasami trochę się obsuną te projekty. Ale to nic złego, warto mieć fantazję i takie rozważania snuć na temat przyszłości. I tutaj chciałam przytoczyć coś mniej architektonicznego, a jednak związanego z człowiekiem w przestrzeni. I po lewej stronie wnętrze z jednego z projektów Virgin Galactic, czyli pojazdu do kosmicznej turystyki komercyjnej. I chciałam tutaj podkreślić, że ta gałąź bardzo szybko się rozwija właśnie poprzez tą komercjalizację. Fajnie zaprojektowany design, będziemy mogli sobie popatrzeć na Ziemię z dosyć szerokiej perspektywy, zakupę pieniędzy swoją drogą, ale może po pewnym czasie będzie to bardziej dostępne dla wszystkich. I tutaj po prawej stronie Stratobus, także projekt komercyjny i tutaj też warto podkreślić to, że sterowce wracają nie tylko jako luksusowy środek transportu przyszłości, ale też jako dobry zamiennik samych satelitów do obserwacji Ziemi, które dają możliwość skomunikowania ze sobą tych najdalszych zakątków świata i wiele firm widzi w nich możliwość taniego i skutecznego dostarczania internetu na obszarach, które są wykluczone po prostu z tej infrastruktury technicznej. I tutaj firma wyznaczyła sobie ambitny plan budowy ultranowoczesnego sterowca zasilanego panelami solarnymi. To wracając na Ziemię i tego, co mamy teraz na Ziemi, to dzisiaj w architekturze kosmicznej, tak jak wspominałam, można rozpoznać wiele różnego rodzaju analogowych habitatów, czyli symulacyjnych baz kosmicznych, czyli właśnie placówek badawczych i testowych. I tutaj na slajdzie 2 habitaty od The Mars Society. Jeden zlokalizowany na pustyni w Utah, drugi taki bardziej tematyczny, lodowy właśnie w Kanadzie. W Polsce też mamy swoje 2 habitaty polskie. Jednym z nich jest właśnie Lunares, który wiem, że tutaj współpracował w hackathonie. I te habitaty służą tak naprawdę do różnych celów i zazwyczaj można generalizować, że są to badania na ludziach, czyli na przykład sprawdzany jest wpływ izolacji, braku dostępu do światła dziennego, wpływu diety kosmicznej, czyli na przykład liofilizowanej. I zazwyczaj są to załogi 6-osobowe, a same misje trwają około 2 tygodnie, czasem nawet do 5 roku, w zależności od tego habitatu, ile po prostu na takie misje jest przewidziane czasu i co one mają symulować i co trzeba zbadać. Celem na przykład innych habitatów, gdzie nie mają dostępu ludzie do środka, czyli nie są badani sami ludzie w sobie, jest na przykład praca badawcza nad 100% gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli przetwarzaniu w 100% wszystkich surowców i 100% recyklingowi właśnie tych surowców. Także to tyle o habitatach kosmicznych na Ziemi. I tutaj bardzo ciekawy przykład, także ze znakiem zapytania architektura, bo czy to jest architektura, myślę, że zdania są podzielone. Tak, dla mnie to też jest architektura, ponieważ są tam ludzie, oni funkcjonują w tej przestrzeni. Architektura to nie zawsze tylko
piękny design, ale to przede wszystkim przestrzeń i to, jak przestrzeń nas oddziaływuje. I to, co mamy dzisiaj, to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i tak jak powiedziałam, może ciężko nazwać to dobrą architekturą, ale z pewnością jest to miejsce, gdzie można właśnie badać wpływ przestrzeni i różnych czynników na ludziach. A moim zdaniem jest to bardzo ważne do dalszych rozważań o zamieszkaniu właśnie innej planety czy przestrzeni kosmicznej. I tak naprawdę Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest jedyny przykład obecności człowieka poza Ziemią na stałe, bo różne załogi zamieszkują Międzynarodową Stację Kosmiczną od 20 lat, nieprzerwanie. I warunki takiego życia, nikt nie ukrywa, są dosyć trudne. Astronauci przebywający w tej zerowej grawitacji są narażeni na wiele chorób, właśnie związanych między innymi z brakiem grawitacji, ale nie tylko. Także cierpią na dolegliwości psychologiczne, psychiczne w związku z zagrożeniem, ciągłym niebezpieczeństwem i izolacją. Co do właśnie obiegu, bo to jest bardzo ciekawe, co do obiegu tych zasobów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to tam 90% wody, to ciężko sobie wyobrazić, ale 90% wody pochodzi z recyklingu i najbardziej rozbawił mnie komentarz jednej z astronautek, gdzie właśnie zapytano ją o to przetwarzanie moczu na wodę pitną. Ona to skwitowała słowami, których chyba już zapamiętam do końca życia, że wczorajsza kawa jest kawą także dzisiaj. Także to jest, myślę, dobre podsumowanie tego, co tam się dzieje. I tutaj już kończąc te ogólne tematy, ten zarys, co to jest w ogóle architektura kosmiczna i dlaczego ona jest, to chciałam przejść właśnie do swoich projektów, które miałam okazję realizować. Może Państwa do czegoś zainspirują, mam nadzieję, albo chociaż zaciekawią i warto o nich posłuchać. Ja miałam okazję realizować kilka projektów, w których przeplata się właśnie kosmos. I pierwszy z tych projektów, o których chciałam powiedzieć, nazywa się Galivanter. I to słowo Galivanter oznacza tyle, co podróżnik, obieży świat. Sam projekt był realizowany w interdyscyplinarnym zespole architektów, naukowców, projektantów, inżynierów w ramach rezydencji artystyczno-naukowej organizowanej przez Science Now. I tematem, zagadnieniem naszym do rozwiązania było takie powiedzenie, a raczej wyrażenie jak Spaceship Earth, czyli statek kosmiczny Ziemia. No i zupełnie takiego pojęcia, takiego samego pojęcia używał Buckminster Fuller, czyli znany architekt, innowator i konstruktor, twórca między innymi kopuły Fullera. I właśnie Bucky Fuller lubił wymyślać takie frazy opisujące, kiedy czuł, że właśnie zwykłe słowa nie są w stanie wyrazić tego, co ma na myśli. I ukuł takie wyrażenie jak statek kosmiczny Ziemia, aby po prostu opisać naszą planetę. I czuł, że ludzie po prostu byli pasażerami na statku kosmicznym Ziemia i podobnie jak cała załoga dużego statku, ludzie powinni ze sobą współpracować, muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie planety. Muszę przyznać, że to bardzo wyniosła i słuszna idea, bo sam w ogóle Bucky zajmował się szeroko rozumianą ludzkością i przedstawiał problemy całego świata z zupełnie szerszej perspektywy. I wielokrotnie krążył po świecie, właśnie rozmawiając na uniwersytetach, w instytucjach publicznych, na całym świecie, próbując przekonać ludzi, że technologia może polepszyć życie, warunki życia ludzi na Ziemi. I do tego też oczywiście odnieśliśmy się w naszym projekcie. I zainspirowaliśmy się też dodatkowo słowami ludzi, którzy w tym kosmosie byli. Szczególnie zainteresowało nas to, co mówił jeden z astronautów o wspólnocie, o budowaniu globalnej świadomości i to, że perspektywa malutkiej Ziemi gdzieś tam w otchłani czarnego kosmosu zmieniła jego postrzeganie na wiele spraw. I jeden z astronautów nawet powiedział, że cytując, zabrałby wszystkich polityków na orbitę i powiedziałby: spójrzcie na to, szanowni dżentelmeni, właśnie licząc na to, że może politycy zmieniliby
trochę postrzeganie na różne sprawy, gdyby mogli doświadczyć tego, co on wtedy, czyli tej globalnej świadomości. To, co jeszcze czuli astronauci, to było przywiązanie, poczucie wspólnoty, czuli, że Ziemia jest malutka, że jest krucha, przede wszystkim czuli, że to jest nasz wspólny dom. No i tak właśnie płynnym sposobem przeszliśmy od architektury i projektowania do psychologii, bo okazało się, że w tym temacie jest coś więcej i że takie uczucie spowodowane zmianami w mózgu po zobaczeniu ogromu wszechświata, a nas dosłownie w skorupce orzecha, nazywa się overview effect, bo tak właśnie została ta przypadłość, został ten efekt nazwany przez neurobiologów i właśnie ta zmiana szczególnie nas zainspirowała i myślę, że nic nie oddaje lepiej tego stanu niż obrazek, który jest na slajdzie, ja tego na pewno lepiej nie wytłumaczę. I zaczęliśmy się zastanawiać, że skoro po zobaczeniu czegoś takiego, czyli takiej zmiany punktu swojego widzenia, ludzie zaczynają po prostu troszczyć się o swoją planetę, wiedząc, jaka jest malutka i krucha, to myślę, że pomyśleliśmy, że to jest to, co przyda się w dzisiejszych czasach, gdzie szczególnie musimy o tą naszą planetę dbać. Ale jak wywołać taki efekt overview na Ziemi? Jak możemy sprawić, żeby był dostępny dla każdego, a nie tylko dla wybrańców, bo przecież moglibyśmy wysłać każdego w kosmos, ale to jest raczej średnio wykonalne, a chcieliśmy, żeby po prostu wszyscy zainteresowani mogli zobaczyć naszą planetę z szerszej perspektywy. I tak stworzyliśmy projekt, który będzie dla każdego, możliwy do zrealizowania w każdym miejscu. I samym założeniem i tą ideą było to, żeby dotrzeć z ideą tej wspólnoty i poczucia przywiązania do planety do jak największej ilości osób. I też doszliśmy do wniosku, że ten stan zachwytu nad Ziemią doświadczamy nie tylko w kosmosie. No może faktycznie on jest jakoś bardziej dosadny i piorunujący i ludzie już nie wracają tacy, jak byli wcześniej, ale jesteśmy też przecież w stanie zachwycić się z dużo bliższej perspektywy i taki zachwyt wywołuje u każdego coś innego. Mnie na przykład zachwyca widok Wielkiego Miasta nocą i zgiełku świateł, ale zachwyca mnie także widok ze szczytu góry, kiedy stoję i podziwiam widoki. Także wtedy zaczynam myśleć o naprawdę wielu sprawach i różne przemyślenia przechodzą przez moją głowę i pomyśleliśmy, że warto to wykorzystać i stąd też projekt takiej samowystarczalnej kabiny. I miały być to miejsca, kabinę można byłoby postawić w różnych miejscach, tak żeby każdy indywidualnie mógł odnaleźć swój własny zachwyt nad światem. I w sumie ten projekt to takie połączenie trendu na ucieczkę z miasta, sposobu na wyciszenie się i życie zgodnie z naturą i przerwanie tego ciągłego biegu i gonitwy, które doświadczamy na co dzień. Projekt miał być też ekonomiczny, miał być też potrzebny i przede wszystkim miał być taki, żeby ludzie chcieli z niego korzystać, bo sama idea wyniosła nie wystarczy, jak wiadomo. No i sama kabina, którą zaprojektowaliśmy, została stworzona w taki sposób, by była funkcjonalna w dzień, a w nocy poprzez rotację jednego swojego elementu ujawniała nocne niebo poprzez przeszklony sufit. I to miałby być taki prywatny punkt obserwacji kosmosu i kontaktu z naturą. Tutaj także wizualizacja, jak to wygląda w nocy i w dzień. W dzień po prostu podziwiamy widoki, które nas otaczają, a w nocy zamieniamy to w prywatne obserwatorium. I żeby nie było tak może sztywno, to i tak jakoś wyniośle, to zaprojektowaliśmy też coś w stylu modelu biznesowego, bo to nie miał być tylko projekt kabiny do obserwacji, to chodziło bardziej o to, żeby wybudować całą społeczność wokół tematu i właśnie zaprojektowaliśmy model działania całej platformy. Chodziło o logowanie się, wynajmowanie kabin, coś na zasadzie booking można powiedzieć, oraz to byłoby miejsce do dzielenia się wiedzą,
A żeby było ciekawiej, proponujemy takie dropy, czyli kabiny co jakiś czas będą zmieniały swoją lokalizację, na przykład na taką, którą zaproponują użytkownicy, od samotnych dzikich plaż po miejsca obserwacji zorzy na biegunie, po na przykład lasy w Bieszczadach. Także tak, żeby to miejsce było piękne i mogło zachwycać, co też pozwoli użytkownikom na odkrywanie nowych miejsc. No i tutaj podsumowując ten projekt, miał być to projekt, który miał kilka celów, które nam wyszły w trakcie. Miał pogłębić doświadczenia i opisać tą wędrówkę na Ziemi, by pomagał badać, doświadczać, opisywać największe tajemnice ludzkości. Miał pozwolić nam być bliżej kosmosu i wszechświata oraz pomagać budować globalną świadomość i te więzy międzyludzkie oraz przede wszystkim zmienić perspektywę, bo myślę, że nie ma nic cenniejszego niż czasami po prostu popatrzeć na życie i na świat z innej perspektywy. Jeżeli chodzi o kolejny projekt, który chciałam przedstawić, to był zrealizowany, koncepcja była przemyślana razem z projektem Mars, o którym wspominałam wcześniej. I to jest projekt stworzony na potrzeby konkursu The Mars Society w marcu bieżącego roku i tematem było miasto na milion osób. I muszę przyznać, że jest to całkiem sporo, biorąc pod uwagę naszą nieobecność do tej pory na tej planecie. Zastanawiamy się, jak wysłać tam kilka osób, a miasto na milion osób jest dosyć sporym wyzwaniem. Dlatego stwierdziliśmy, że dla nas to jest tak naprawdę projekt czysto teoretyczny. No i my zadaliśmy sobie pytanie, jak możemy stworzyć społeczeństwo na Marsie, które będzie lepsze niż to na Ziemi. No i właściwie od tego wyszliśmy. No i kolejne pytanie, jakie przychodziły nam do głowy, to z jakimi problemami mierzymy się na Ziemi, jak możemy z nimi walczyć, jak możemy im zapobiegać. To też wyniosłe idee, które czasami warto porozważać. My chcieliśmy zaproponować lepszą przyszłość, bo aktualnie niestety niszczymy naszą planetę i chcieliśmy, żeby to była lekcja, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy, żeby to była chwila refleksji, czytanie tego projektu, żeby właśnie pogłębiało jakieś tam myślenie. I nie chcieliśmy się przede wszystkim odwracać od tego, co jest tutaj na Ziemi, bo to wszystko ukształtowało nas, ukształtowało to, kim jesteśmy. I my chcielibyśmy zachować tę pamięć i historię, by przyszłe pokolenia Marsjan, które już będą tam mieszkały, znały swoją historię i pochodzenie swoich przodków. Jak to się mawia, nieznajomość historii szkodzi. Także wyszliśmy od tego, że zaproponowaliśmy nowy początek ludzkości. Żeby było lepiej, proponujemy społeczności i to dobrze funkcjonujące. Chcemy rozwijać i opierać całe społeczeństwo o rozwój nauki i technologii, tak aby w przyszłości to umożliwiało nam jako ludzkości uniezależnienie się od jakiejkolwiek planety. Chcemy w ramach miasta stworzyć ośrodki zajmujące się ochroną Ziemi, przetrwaniem jej dziedzictwa, jej zasobów. I tutaj pomysłem było utworzenie takiego systemu przetwarzania DNA gatunków ziemskich na kody binarne i stworzenie, można powiedzieć, takiego backupu Ziemi. Tak, wiem, że to bardzo teoretyczne, ale tutaj temat miasta na milion osób bardzo poniosła nas przy nim wizja lepszej, alternatywnej rzeczywistości, właśnie rodem z science fiction. Także przeanalizowaliśmy też różne czynniki zewnętrzne i nasze miasto samo w sobie znajduje się w wygasłym wulkanie, bo to też ma wymiar symboliczny. Chcemy jak Feniks odrodzić się z popiołów i trochę naprawić ludzkość, stąd też nazwa właśnie miasto Feniksa. I jakbym mogła to opisać najprościej, to najprościej rzecz ujmując, to miasto nasze składałoby się z zespołu wielkich pierścieni wewnątrz wulkanu, który swoją drogą chroni nas przed promieniowaniem, w nich toczy się całe życie, ale także komunikacja i pierścień został podzielony tutaj na przekroju poprzecznym, podłużnym, można zauważyć od samego dołu. Byłaby to infrastruktura techniczna, później osadzone w
w ścianach, w obrzeżu jednostki mieszkalne, ale także przestrzenie publiczne, które można tutaj dowolnie kształtować w ramach tego modułu tych żeber oraz na samej górze szklarnie, w środku, w samym środku całego założenia tego pączka, tego pierścienia, miałoby się znajdować komunikacja, taka wewnętrzna, oraz także przestrzenie wspólne. No i jeśli mogłabym to podsumować, to wyglądałoby to w ten sposób, jeszcze zahaczając o trochę inne aspekty, bo tak jak wspominałam, sama architektura to bardziej moja dziedzina, ale współpracowaliśmy w gronie ekspertów z naprawdę wielu dziedzin nauki i tutaj dzięki ich wsparciu doszliśmy do wniosku, że załoga powinna być częściowo zmienna, częściowo na stałe. Powinniśmy obserwować, jak ciało człowieka, później już marsjanina, dostosowuje się do warunków w trochę niższej grawitacji i w ogóle warunków kosmicznych, ale też zakładaliśmy, że skoro teoretycznie miałoby istnieć miasto na milion osób, to już trochę byśmy wiedzieli o tych czynnikach i o tym, jak przystosować ludzi do takiego życia. Także na pewno nie jest możliwe stworzenie miasta na Marsie na milion osób od razu. Na 100% będzie się to odbywało po prostu w etapach. I podejrzewamy, że najpierw przyleci tam cały sprzęt niezbędny, jeżeli wszystko będzie gotowe, będzie się tam dało zamieszkać, dopiero wtedy przylecą tam ludzie właśnie rozwijać tą bazę. I to na pewno nie będzie milion osób, tylko kilka, od 2 do 6 myślę. Ale wracając do tematu, tutaj też zaproponowaliśmy właśnie eksperymentalne technologie, o których wspominałam wcześniej, czyli druk 3D, budowa właśnie z grzybni, z protokomórek. Całe to przedsięwzięcie miały wspierać mocno rozwinięta robotyka, czyli modułowe robopająki, które miałyby się rozkładać, miałyby wymienne różne części, także to też zostało opracowane przez nas. Także myśleliśmy nad inteligentnym systemem monitorowania, tak to nazwaliśmy, ale chodziło po prostu o sztuczną inteligencję, która pomagałaby ogarnąć wszelkie sprawy związane z medycyną, zachowaniami społecznymi, edukacyjnymi. Sam transport na zewnątrz, ten zewnętrzny, miałby się odbywać dzięki Hyperloop oraz, tak jak wspominałam, ważnym punktem naszego projektu był ten bank genetyczny, czyli zapasowa kopia DNA z wielkimi serwerami, które miałyby to wszystko utrzymać i trzymać na wszelki wypadek jakiegoś może, nie daj Boże, nieszczęścia na Ziemi. Jeżeli chodzi o samą ekonomię, bo to też był temat naszych rozważań, bo to miasto było kompleksowo, tematem było zaprojektowanie kompleksowo miasta, więc jeżeli chodzi o samą ekonomię, to skupiliśmy się też na produkcji nanorurek, na tym, żeby to była placówka, ośrodek, który handlowałby patentami, dorobkiem naukowym, był taką właśnie bazą rozwoju nowoczesnych technologii, ale także pomyśleliśmy o turystyce, bo kto nie chciałby przez jakiś czas zamieszkać w mieście na Marsie? Nie znam takiej osoby. Jeżeli chodzi o to, jakby to miało się odbywać i z jakiej inicjatywy miałby powstać taki projekt, to analogicznie do tego, jak jest w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli została ona utworzona i współpracują przy tym projekcie Związek Państw, które właśnie współtworzą tą Międzynarodową Stację Kosmiczną, tak my analogicznie zaproponowaliśmy Federację Państw, która zajmowałaby się tam porządkiem i tym, żeby wspólnie sfinansować taki projekt. No i jeżeli chodzi o same aktywności mieszkańców, to przede wszystkim w przestrzeniach publicznych, miały to być też przestrzenie prywatne, także sport, turystyka, no i oczywiście ważne dla mnie nauka i sztuka także byłyby ważnym czynnikiem, ważną kwestią poruszaną w tym naszym mieście. Także tutaj jeszcze kredyty. No i jeszcze mam minutkę, ale trochę się wyrobiła minutkę przed czasem, więc myślę, że jest dobrze. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli mogłabym to podsumować, to co jest dla mnie najciekawsze w architekturze kosmicznej, to jest bardzo mocne
powiązanie architektury w kosmosie i tej na Ziemi. Bo architektura kosmiczna bardzo dużo uczy nas wartościowych rzeczy, właśnie jak dbać o zasoby, jak projektować z tego, co mamy na miejscu. Nie ukrywam, że to jest cenna lekcja, jak dbać o to wszystko, co się ma dookoła, która na pewno pomoże w rozwijaniu architektury ziemskiej i odwrotnie. Technologie, które rozwijają architekturę kosmiczną, są przydatne na Ziemi, ale i te, które są rozwijane dla kosmosu, często sprawdzają się też w architekturze kosmicznej i w ogóle w rozwoju całego sektora kosmicznego. Także ja zachęcam Państwa do zgłębienia tematu architektury kosmicznej, bo jest bardzo ciekawy i w każdej dziedzinie da się tej architektury i tego kosmosu odnaleźć wiele ciekawych zagadnień. Serdecznie polecam właśnie zgłębienie tematu. A ja dziękuję za uwagę i było mi bardzo miło, że poświęciliście Państwo wtorkowe popołudnie na wysłuchanie trochę o architekturze kosmicznej i o moich projektach. Ja dziękuję za uwagę i serdecznie zachęcam do kontaktu. Jeżeli ktoś by chciał podyskutować o kosmicznej architekturze, to ja jak najbardziej jestem chętna i zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Wiktorio. Mamy jeszcze na czacie dwa pytanka. Tu pozdrowienia od Pani Marty również się pojawiają. Dzięki bardzo. Pozdrawiam również. Na chwilę może te pytania jeszcze widzę od Sławomira. Spróbujemy. Poproszę Panią, żeby próbowała Pani na nie odpowiedzieć. Jasne. Tylko coś pierwsze brzmi. Jakie materiały inżynierskie mają do dyspozycji obecnie architekci planując konstrukcje inżynierskie w kosmosie? Konstrukcje inżynierskie to jest taki też dosyć szeroki temat, ale tak naprawdę, tak jak wspominałam, często są to jakieś eksperymentalne metody, zazwyczaj z, jakby wyzwaniem też w architekturze kosmicznej przede wszystkim jest to, żeby jakoś te materiały przetransportować. Więc to, co obecnie jest teraz, to zazwyczaj są to takie kapsuły, które się właśnie w tym payloadzie mieszczą i one już gotowe, są plany, żeby właśnie przywozić je od razu na tego Marsa, na ten Księżyc i to miały być gotowe jednostki, gotowe moduły, które już są zaprojektowane na Ziemi i przywiezione tu, ewentualnie jest właśnie z małą kwestią składania czy dołączenia ich do siebie, ale jeżeli myślimy tak w bardziej odległym, w odległych czasach i w przyszłości oraz w odległych tak kilometrowo, na przykład na Marsie, to będzie bardzo duży problem, żeby dostarczać wszystko z Ziemi, zwłaszcza właśnie surowce i materiały konstrukcyjne, więc dlatego już teraz po prostu myśli się o tym, jak można budować z tego, co jest na Ziemi. Na pewno da się drukować z regolitu kosmicznego, da się wytwarzać beton, da się wytwarzać cegły, więc wszystko to da się tam pozyskać, chociaż tak jak mówię, jest to bardzo kosztowne i na razie w jakiejś tam fazie koncepcji i rozważań. Ale chciałam tylko podkreślić, że tak jak wspominałam, ja zajmuję się tym psychologicznym wpływem architektury, także mój umysł jest czasami trochę taki bardziej humanistyczny, można powiedzieć, i emocjonalny, więc takie kwestie techniczne to po prostu doradzają zawsze, zazwyczaj mi eksperci, z którymi współpracuję. Także z tego, co się orientuję, tak to wygląda. Jeszcze drugie pytanie techniczne, więc... Tu Pan Sławomir, dziękuję za pierwszą odpowiedź. Z technicznego punktu widzenia materiały z druku 3D to głównie tworzywa sztuczne, ABS, PLA i tak dalej, które degradują pod wpływem UV, a na Marsie promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie UV jest bardzo silne. Czy są jakieś pomysły, jak sobie z tym poradzić? Tak, jak wspominałam, jeżeli chodzi o te drukowanie 3D, to często myśli się o drukowaniu technicznym z tego regolitu, czyli z tej Ziemi, który jest albo na Marsie, albo na Księżycu i to miało być właśnie takie ochronne powłoki, które te projekty zazwyczaj tak wyglądają, które teraz są rozważane, że jest to moduł, który przylatuje już gotowy. Czasami jest na przykład napompowywany i ta architektura taka pneumatyczna też jest bardzo tutaj szeroko rozważana, jeżeli chodzi o te początkowe bazy, a później, żeby właśnie zapewnić ochronę przed tym promieniowaniem kosmicznym, są nadrukowywane na to, jest nadrukowywana taka ochronna warstwa właśnie z mieszanki regolitu i innych materiałów, bo sam regolit bardzo dobrze chroni, ten regolit mam na myśli właśnie, nie można tego nazwać ziemią, dlatego się to nazywa regolitem, on chroni właśnie przed promieniowaniem, także drukowanie raczej z tych materiałów, które są na miejscu i to właśnie jest ten
drukowanie z regolitu, raczej nie z tworzyw sztucznych i też się rozważa drukowanie z takich ala metalu, powiedzmy. Pani Sława, dziękuję. Jeszcze mogę właśnie dopowiedzieć, że regolit to jest po prostu gleba, która jest na Marsie albo na Księżycu i ona jest akurat na Marsie bardzo sypka. Można ją użyć, połączyć na przykład z wodą, z różnymi innymi związkami, które możemy tam spotkać, trochę ją przygotować i to może służyć do drukowania 3D. Myślę, że analogicznie systemy, które są wykorzystywane w drukowaniu 3D budynków, które teraz mamy na Ziemi, bo po prostu istnieją takie wielkie roboty, które drukują same całe budynki. Tam po prostu jest beton i tym betonem, czy jakimiś innymi właśnie takimi betonopodobnymi materiałami można wydrukować budynek na Ziemi. Też bardzo ciekawe projekty, polecam sobie zobaczyć drukowanie 3D architektury ziemskiej. I to analogicznie jest po prostu na Marsie, że z tego regolitu wytwarzany jest materiał, którym później jest odrukowany. Wiktoria, dziękuję serdecznie za bardzo ciekawy webinar. Dziękuję wszystkim uczestnikom tutaj i na Facebooku. Od razu powiem, że to jest ostatni webinar w tym roku. 2020 dobiega powoli końca, ale widzimy się już w styczniu kolejnego roku z nowymi webinarami, ale też mnóstwo innych projektów i inicjatyw z Podkarpackiego Centrum Innowacji. Obserwujcie nasze media. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w przyszłym roku i do widzenia. Dzięki, do widzenia.